piątek na terenie Kościerskiej Sali Sokolnie odbyło się spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnością. Impreza jest realizowana w ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia Chorego. Realizujemy biesiadę dla osób chorych i niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Chorego. To się nam udało. Oczywiście program tego jest taki, że najpierw idziemy do kościoła, na godzinę 11 składamy nasze modlitwę za zdrowie i tutaj o godzinie 12:15 rozpoczęła się biesiada. Mamy wszystkie kluby, stowarzyszenia, fundacje, warsztaty, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w powiecie kościerskim. Łącznie jest prawie 300 osób. Głównym organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zrealizowało spotkanie w ramach projektu Rodzinnie w powiecie kościerskim. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem w Fundacji Sprawni Inaczej i w ramach akurat wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów powstał klub integracji społecznej, w którym między innymi powstał klub seniora, a również inne działania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i właśnie dzisiejsze spotkanie jest jednym z tych działań. Większość osób, które wzięły udział w spotkaniu, otrzymały specjalne zaproszenia. Większość tych osób to są osoby uczestniczące w projekcie, o którym wspomniałam, a ponadto nie bylibyśmy w stanie tutaj w tej dużej sali pomieścić wszystkich osób niepełnosprawnych i seniorów z całego powiatu. Spotkanie ma formę biesiadną, angażującą wszystkich zgromadzonych na niej uczestników. Osoby biorące w niej udział mogą wspólnie zjeść, porozmawiać, a nawet zatańczyć. Ta formuła obchodów Światowego Dnia Chorego w Kościerzynie wyróżnia te obchody, które w różnych miejscach województwa pomorskiego się odbywają i na terenie kraju także. Najważniejsze jest tutaj dzisiaj po prostu zabawa i relacja międzyludzka. Trzeba też pamiętać, że po przerwie pandemicznej osoby mogą się spotkać, mogą być razem, mogą się bawić, mogą rozmawiać. Dla nas, decydentów, to też jest okazja, aby rozmawiać o tym, co możemy zrobić, co wymaga jeszcze wsparcia, jak zmieniać dalej postawy społeczeństwa, tak aby osoby niepełnosprawne były naprawdę widoczne, aby mogły w pełni funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. We wszystkich placówkach opiekuńczych powiatu kościerskiego przebywa obecnie prawie 500 podopiecznych.